Czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie. Na przykład bardzo ważne jest dzisiaj takie zjawisko. Czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? No, pani mnie pyta o ceny w sklepie, czy o ceny rosnące. Natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet mleko także rośnie. W związku z tym... Czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? Jest to zjawisko, które... miecz obosieczny, można tak powiedzieć. Gdybyśmy mieli malejące ceny, to jednocześnie dla rolników by oznaczało to niezwykle trudny czas. A w ten sposób mamy przynajmniej tutaj po stronie rolnictwa, oczywiście mówię o płodach rolnych, nie mówię teraz o trzodzie chlewnej, bo tam jest potężny problem związany z ASF-em. Czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? Chcemy zdecydowanie poprawić los emerytów poprzez wzrost ich dochodów netto, bo emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych oznacza, że w kieszeni emeryta może miesięcznie zostać 100 kilkadziesiąt złotych, nawet 200 złotych, w zależności od poziomu emerytury. Czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? To jest rzecz, o którą ja z kolei pytałem emerytów bardzo często na moich spotkaniach w domach seniora, bardzo licznych spotkaniach z emerytami. Czego oni oczekują? I to było bardzo często pojawiające się hasło.